przerwaniu Wielkiego Postu czas refleksji, modlitwy i skupienia. Przyjrzyjmy się nieco bliżej postaci Jezusa i wsłuchajmy się w Jego słowa. Za chwilę spojrzymy na Jezusa może nieco inaczej niż zwykle. Reporterzy z naszej szkoły przeprowadzili wywiady z różnymi osobami z ziemi palestyńskiej. Posłuchajmy z uwagą, czego dowiedzieli się na temat Jezusa. Thank you.
Znajdujemy się w Judei. To odnalazłem znanego biznesmena Łukasza Grzybnę, który kilka miesięcy temu spotkał się z Jezusem. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, jak wyglądało to spotkanie. Prawdę powiedziawszy, ja odnalazłem Jezusa. Wiele słyszałem o tym mężu z Nazaretu. Postanowiłem więc udać się do Niego i zapytać o kilka ważnych dla mnie spraw. Jak zapewne Panu wiadomo, dobry biznesem musi być przewidujący. Jaką odpowiedź Pan usłyszał? Szczerze mówiąc, byłem zdziwiony. Myślałem, że będzie kazał mi zachowywać przykazania. Może mnie pracować, więcej czasu poświęcać rodzinie. A on? To skandal. Kazał mi cały majątek rozdać ubogim. Rozumie Pan? Wszystko, co ma, to zdobyłem ciężką pracę. Miałem poddać jakimś leniom, którym pracować się nie chcę. Jak skończyło się to spotkanie? Ja? Proszę Pana, dlatego Jezusa, człowiek, który czegoś się dorobił, jest przegrany. On nie szanuje ludzkiej pracy. Powiedział, że prędzej wiadło przejdzie przez kółko oddane, niż bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Nie chciałem go więcej słuchać, tym bardziej, że tego dnia podpisywałem ważny kontrakt na 20 tysięcy euro. Dzięki Bogu wszystko skończyło się szczęśliwie. Moje konto w banku podniosło się, a ja nie chcę więcej znać tego oszustwa. Dziękuję za rozmowę. Z Judei dla Wiadomości, Adrian Makosiek. Dla mnie to żaden przestępca, to Boży Syn, to Bóg.
który jest miłością. Dziękuję za rozmowę. Z Magdali dla wiadomości Maciej Sztol. Można ich poznać. Po tym, że są ubodzy, to znaczy, że pieniędzy i skarbów nie mają, lecz ubogie mają to, czego mu dali, czy podzielili się. Ubodzy, że są cisi, że nikogo nie zagłuszają krzykiem. Ja mnie, o mnie, a słuchać potrafią tych, co proszą oczami lub nie śmiałem szeptem. Po tym, że płacą za tym, że krzykiem pomysły. Po tym, że czyste serca mają, dobroć, pokój, radość i sam Bóg się przeglądają. I to są dla Jezusa najlepsi kandydaci do nieba? Tak, bo oni są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Dziękujemy za uwagę. Z Podgóry Błogosławień pozdrawia Państwa Mateusz Łuszczyk. Jesteśmy w Jerozolimie. Miało to miejsce niezwykłe wydarzenie. Mieszkańcy tego miasta chcieli ogłosić Jezusa Króle. Zapytajmy ich, czym się kierowali. Byłby dobry król. Chcemy przecież poznać chleb i ryby. Dla jego panowania nie byłoby głodny, a to przecież najważniejsze. W dodatku opowiada taką piękną historię. Mnie najbardziej podobała się osoba barwy trawy. Taki król znał się od telewizji.
i z nasienia wielu ryb. Sam widziałem, gdzie pokazywał rybakom miejsce, z którego wyłowili tysiące ryb. I w dodatku nie trwało to dłużej niż chwilę. Jak zdążyli się Państwo zorientować, mieszkańcy Jerozolimy są zgodni. Chcą, aby Jezus został ich królem. My jednak poczekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Tymczasem z Jerozolimy pozdrawiam Państwa, Adrian Makosiu. Ręce tego, który jeszcze niedawno rozmnażał nim chleb i nakarmia nas wszystkich. Dobrze mu tak. On bluźnił, mówił, że jest Synem Bożym. A może nie był. Kiedy umarł, zrobiło się tak ciemno, tak strasznie ciemno, jakby nagle słonko umarło. Byliśmy przerażeni. Niech Pani mówi za siebie. Ja tam niczego się nie bałem. I uważam, że dobrze się stało. Sprawiedliwość musi być. Taki oszust i bandyta zasługuje na śmierć. A ja miałam wrażenie, że Jezus nie miał. Ja miałam wrażenie, że Jezus nie miał do nikogo żalu. Nawet za to, co mu zrobili. Nawet w chwili, która umiera, miał w sobie powiem miłości. Ja wierzę, że On był Synem Bożym. A jak zachował się Jezus, gdy pokrzyżowano? Modlił się za nas wszystkich, którzy mu to zrobili. Prosił Boga, by wybaczył im, bo nie wiedział to, co czynią. Pod krzyżem była jakaś kobieta. Powiedział jej, że od tej pory ma być matką jakiegoś mężczyzny. Ta kobieta to jego matka, a mężczyzna to uczeń. Janu na imię. Ja miałam wrażenie, że Jezus miał do nikogo żalu. Nawet w chwili, w której umierał, miał sobie tyle miłości.
Ja wierzę, że On był Synem Bożym. Co za głupoty, Pani opowiada. Gdyby był Synem Bożym, zeszedłby z krzyża. Jak zdążyli Państwo zauważyć, świadkowie ukrzyżowania nie są zgodni co do tego, kim był Jezus Nazarety. W tym celu powołano nawet specjalną komisję, która ma orzec, czy Jezus był oszustem, bluźniercą, czy może Mesjaszem, za którego się podało. Tak więc na ostateczne rozwiązanie tej sprawy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Spod góry czaszki dla wiadomości, Alicja też. Pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób, a oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom. Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. Jeśli go spotkasz, idź jego śladem. Nagroda wieczność. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem.